A właśnie, właśnie, bo Chong tam coś tam czasem marudzi, jakieś tak... Chong. Tak, będę na niego mówić. On tam czasem marudzi coś, czy on też jakieś dziwne rzeczy układa? On jest egzorcystą. A on jest egzorcystą? On jest egzorcystą. I nigdy się nie może wykazać. Dlatego, że ma nadmiar pozytywnej energii, więc jak tylko przychodzi do domu i siada, to wszystkie duchy uciekają od niego. A, to ta postać! Tak, to ten, co ci opowiadałam. To ten! To on. Dobra. To, co on tam recytuje się wkurza, to on sobie próbuje przypomnieć jakąś mantrę i nigdy nie pamięta końcówki. Aha, okej. Okay. I narzeka, że zawsze zapomina końcówkę swojej mantry. Ale nie wygląda takiego pełnego radości. W sensie... Bo on się specjalnie właśnie jakby ochładza i powstrzymuje te radosne emocje, żeby mieć balans. O, jakiś typ siedzi pod drzewem. Ojej. Ale ma ładną broń. Bo z domu ostatni kawałek pizzy. To mówisz, żeby on, że jakby się on nie ochładzał. Nie, również, że nie może jeść pikantnego jedzenia. O nie. Co dlatego? Dostaje po prostu głupawstwo. Co dlatego wcina lody? Tak. To mówisz, że to jest taka najbardziej radosna postać, która nie może okazywać emocji. Czy radosna? W sensie... Może... Wiesz, o co chodzi. Na przykład moja znajoma zaczęła grać i dostała Tomę, i żeby zlevelować Tomę, potrzeba iść do Inazumy, która, no... Wejdź sobie w mapę... Jest daleko. Oddal sobie mapę, masz taki duży ocean, jak pójdziesz na dół tego oceanu, to tam jest Inazuma. Więc mówisz, że dobrze go wrysował. Tak. I ma fajny styl grania. No w sensie podoba mi się to, że robi Beyblade'a. No. Czuję się, jakbym znowu grała Garrettem w LoLu. Ojej. Tylko takim 5 razy mniejszym. I bardziej uroczym. I bardziej uroczym. Kurczę. Bez dziwnych ramion, jak jacyś Space Marine. Bez demacji na ustach. Bo Garrett, czy Krzysztof, to jest demacja. Czyli krzyczy swój kraj, bo on pochodzi z demacji, więc krzyczy za demację. Dlatego Chong jest dużo lepszy. Chong. To nie jest tak, że w sumie Kaja spiskuje, żeby zniszczyć ten kraj? Nie jest to potwierdzone. Okej. Okay. I on sam nie wie. On po prostu egzystuje. Tak, on egzystuje i żyje w strachu, że będzie musiał, I guess. Że będzie musiał zdradzić z kumpli. Być może, a być może nie. Naprawdę nie wiadomo. O, dostałam pocztówkę. O nie, zagadki, nienawidzę zagadek. Ale jak? Przecież cała gra jest w zagadkach. W sensie? Jakie zagadki? Jakich zagadek nie lubisz? Dała mi pocztówkę i prawdopodobnie będę musiała znaleźć to miejsce. A. Bo jestem teraz u Vial. Nic, czego szybkie przeszukanie Google'a nie powstrzyma. A to jest cheatowanie gry. No, mnie parę razy puzzle poskładało i co musiałam pomóc. Albo czasami po prostu nie miałam siły myśleć. Ale zazwyczaj jest gituba. A co jest na tej pocztówce? Plaża? Nie, tam jest widoczek z jakiegoś ten. A, pewnie Falcon Coast.
Reed. Zagapiłam się, skupiłam. Gdzie to jest na mapie? A, to jest na jednym z młynów. Dobra. O, zrobił ładny wink yang. No, on tak czasem ma. No, albo czasem je lody. Kiedy ja dostałam dywan? Co? Nie wiem, patrzę, mam dywan w ekwipunku. Musiałam go chyba z jakiejś skrzynki wyjąć. Ale ładny, taki złoty. Właśnie, bo ja jeszcze z tej loterii dostałam dwa miecze, z czego jeden dałam właśnie Junowi. Trzygwiazdkowy. I ten dzieciak po prostu robi rozpierdol. Ja się już zaczynam bać tego dziecka. Ktoś musi. No mówię ci! Moje postacie na wyższych levelach zostały zmiecione przez jednego minibossa, a Jun zrobił Beyblade'a i ich pokonał. Jun jest fajny. Jun jest specjalny. Graj Junem. Jun pasuje do wielu teamów. To dobrze, bo ja się bałam, że jak wyciągnęłam tą elektryczną wiedźmę z teamu, to mi się to wszystko rozwali, bo mam w sumie dwie lodowe postacie. Nie. Mój obecny team to jest... Co jest w ogóle w moim teamie? Dendro, lód, ogień, wiatr. Bez prądu da się żyć. Ogólnie mi się nie podobają te postacie czarownic. W ogóle nie wiem, jak tym grać. Taki dziwny to. One są spoko na supporty. A, na supporty. No i jak się nimi umie grać? Albo na właśnie bardzo dużo postaci tych takich jest, na przykład właśnie medykami. Tutaj taki mój pokłon do Roberta za zrobienie z Barbary głównego DPS, gdzie masz postać, która jest swego rodzaju zakonnicą i po prostu śpiewa ładnie piosenki i ciebie leczy, a u Roberta to po prostu zabija wrogów. Aha. Tak agresywnie. Teoretycznie to jeszcze supporta nie mam. No będziesz mieć Barbarę w pewnym momencie. Okej. Okay. No bo mam tego, mam podróżnika, mnie jako bazowo. Mam Kaję, mam Amber jako łucznika, no i teraz mam Juna w teamie. Ja w sumie lecę na dwa miecze, łuk i duży miecz. Jak masz dwie postacie tego samego żywiołu w teamie? Mhm. To ci może dawać bonusy. Czekaj, już ci mówię, co ci daje podwójne kraju. Mniej ciebie prąd trzyma. Co? Powtórz, bo postać mi mówiła. Trzyma ciebie mniej prąd. Okej. Okay. I jeżeli przeciwnik jest albo zamrożony, albo właśnie ma nad sobą ikonkę lodu, to masz zwiększony crit rate wobec niego. O. To dobrze chyba. Muzyka, to jest śliczna muzyka. No, muzyka jest piękna. No, poczekaj, zobaczysz inne miejsca. Zejdziesz. Na zawał chyba. Totalnie. O, Kaja zrobił mi brawo. Nazwał mnie mądrym. Jak miło. No. I ship it! No serio, to nie. Zaczyna się. Nie, no co ty. So it begins, at last. Spokojnie, ja z założeniu przecież robię tu harem. Ktoś musi. Ty bierzesz ładnych panów, ja biorę ładne panie i panów. No przepraszam bardzo, ale wysyłałam ci na babski wieczór jedną postać. To będzie moja przyszła żona. Totalnie. A właśnie powiedz, wszystkie postacie się łyszuje, czy można je zdobywać w inny sposób? Czasami postaci dostajesz za darmo, tak jak właśnie miałaś na tych questach. I są też co jakiś czas eventy, gdzie za ilość tam punktów możesz dostać postać, ale raczej bierzesz postaci z wishy, samo bronie. Ale są na przykład bronie, które możesz sobie sama skraftować.
Dostajesz czasami takie fajne cząsteczki. Jak wtedy pójdziesz do kowala, to możesz sobie z tego zrobić bronię. Okej. I z tego na przykład dobry miecz dla Yuma początkowo będziesz miała, na przykład czterogwiazdkowy. Na razie ma na niego trzygwiazdkowy miecz, więc jest spoko. Czunga. Niech Robert przyjdzie i tak mnie po to poprosi, żebym go tak nie nazywała. Napisałam Robertowi, tylko muszę zobaczyć, co Robert pisze. Pewnie się skręca ze śmiechu. Mam nadzieję. Ja się też muszę śmiać. Ja się muszę śmiać z reakcji Roberta. Au. Dobra. Komputer mnie zaatakował. Totalnie. Nie, Robert chyba śpi, albo... A może w samolocie jest, bo w sumie Robert... Robert ten... Jezu. Jak ten kraj się nazywał? Nie wiem, ale gdzieś Robert wyjechał na chwilę. A nie, chyba już wrócił. Dobra, jak się dostać na młyn? Musisz się na niego wspiąć. No ale jak się wspinam, to mnie blokuje podest. Wspinaj się naokoło, aż znajdziesz obejście pestu. To nie tak, że teraz wspinam się na jakiś randomowy dach. A jak nie, to właśnie wejdź na dach i sobie przejdź. Jak każda szanująca się osoba. Dobra, robimy asasyna. No, oczywiście. Wiesz co, to trochę narzeka na ten model wspinaczki, bo on jest taki strasznie jednolity, zwłaszcza, że się przyzwyczaiłam już do asasyna, gdzie jest dużo no, taki ładniejszy jest, ten... Jest, niestety. Grzyb! Na zdrowie. Masz do wyboru dobrą wspinaczkę albo anime chłopców. Na zdrowie. To jest ciężki wybór, wiesz? Kiedyś dostaniesz anime chłopców z dobrą wspinaczką. Kiedyś. O, tu jest skrzynia. Może to nawet to. O, mapa z X-em. Kaja się widzę dobrze bawi. O, się świetnie bawi. On to po nocy projektuje. Jeżeli to jest jakiś głupi żart. To jest głupi żart, Kaja, tak? To jest głupi żart, Kai. Ten żart ma swój cel. Wbrew pozorom. Nauczyć się, że Kaja jest trolem. Nie. Nie tylko ty się na ten żart nabrałaś. Diluk też? Nie. Jest za mądry na to, sorry. O nie. Jest za mądry. Dalej jestem w siedeczku rozdarta i smutna, że mi pękła moja piłeczka do ściskania i muszę sobie jechać kupić nową. O nie! Twoja piłeczka, którą musisz ściskać za każdym razem, kiedy chcesz zrobić jakiś chaotic damage. Nie, to nawet nie ten. Ona po prostu jest typu ma idealną teksturę, okej? Okay? Ta się nazywana jest cyckiem. A, te one są w sumie takie fajne. No, ale ona ten, bo to jest taka zwykła, taka różowa piłeczka. Ma fajny materiał i w środku ma taką masę, prawie jak plastelina, ale nie do końca. Jest dobra i niestety mi się rozdarła, więc po prostu wzięłam zapinkę od kabli. No ale to już nie to samo. O nie, on nas wykorzystuje jak jakieś postacie. Co z tego, że mam go w teamie i praktycznie to może Kaja wykonać tę kwestię. Twórcy nie przewidzieli. Znaczy ja wiem, że teoretycznie to mamy grać tym Travelerem. Nie, ja nim prawie w ogóle nie gram. Ja go lubię. No nie, wiesz co, ja go lubię go. W sensie ja lubię jego te wiatrowe oszcza. O, co fajne. No. Fajny damage robią. Obszarowy. Jak dobrze trafię. Robi tornado! Robi tornado!
Ale ci powiem, że te lodowe sztety, które latają wokół Kai, też są epickie. Kai wcale sobie jest epickie. Tak bardzo nie chcę wierzyć w żadne słowo, które Kaja teraz do mnie mówi. Kaja jest. Zablokowałam się na słupie. Wow. Jeszcze się zgubiłam. Haha, nie dałeś rady rozwiązać zagadki, Kaja. Możesz teraz czuć shame. Wstyd. Wstyd, Kaja. Aha! Fajnie, bo tylko zjechała. Okej, Paimon go wyjaśniła. Kogo ona by nie wyjaśniła? Nie wiem, on jest po prostu racją żywnościową, jeżeli skończy się nam jedzenie. Ona jest chaosem. Ona jest tą boginią, która nas tu wysłała. Tak, bo nie wiemy. Teorie spiskowe, teorie. To tak samo ten posąg tam ma podejrzane warkoczyki. Ciekawe. Zupełnie niepodejrzane, co? Totalnie. O nie. Muszę przejść przez rzekę. Kaju, zrób mi most. A jak pływam, to nie możesz zrobić mostu. Lubię tutaj, jak oddziałują ze sobą żywioły. W sensie... No. Muszę zejść niżej. Muszę zejść na krawędź piksela. Tak, zeszłam na krawędź piksela i jest gitara. A jest. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale on tak fajnie przeskakuje, kiedy chowa miecz. Fajnie skacze. O. No taką właśnie... Ja widzę tutaj w miarę dobrą postawę szermierską. Lepszą niż to, co pokazują w Amazonie. Ale o tym nie mówimy. Czekam na jakiś moment, gdzie Kaja dostanie swojego konia. Naprawdę, to jest moje marzenie, grając tą grę od 2 dni. Oby znowu nie było siarczy z tego pieruna, który mi przeteleportuje. Ja taki najbardziej lubię, kiedy łowi robię. A to znaczy... wtedy jeszcze ładnie z daleka widzę, jak mi postać gdzieś wylatuje na bok. Kaja, błagam cię, nie wchodź na drzewa. Powiedz mi, co ja mogę robić z tych grzybów, co rosną w mieście? Jedzenie. I niektóre postacie tych grzybów używają, żeby levelować. Bo te grzyby są jakby taką lokalną specjalnością. I właśnie niektóre elementy, na przykład jedzenie, czy tam jakieś owocki, czy coś, mają podpis, że są lokalne. I właśnie postacie z tego regionu tych materiałów potrzebują. Właśnie zauważyłam, jak tam próbowałam dawać postaciom żarcie, że nie każda wszystko je. Nie chodzi o jedzenie. Chodzi o levelowanie potem. A to też dobrze, że nie każda chce to wszystko jeść.
Bo się pewnie nażarło już. Masz taką smutną, czerwoną buźkę, to znaczy, że jest pełna. Jak to? Ty już okej, wodospad. Żabul! Chodź do mnie, chodź do mnie. Mam niebieską żabę. Ale ładne to jest. Czemu takie... niektóre postacie NPC są takie ładne? Kurczę, no. Które postacie NPC są ładne? A jest taki jeden, z którym właśnie gadam. Uwierz, ładnie, ładnie ubrany, srebrne włoski ma. Dobra, troszeczkę mu klata wystaje, tak na drobinkę. Jestem na miejscu. Look for the location in the riddle. Dobra, to... Ojej, jeszcze drogi, bardzo ładny pan do mnie przyszedł właśnie. Co to za jakich ładnych panów nagle do siebie ściągasz? Chcę go do mojego haremu. To jest ten, którego wczoraj wysyłałam, co tak ładnie mu ubrania na klatę. Ma takie bardzo ładne oczy. I tu mam właśnie dylemat, bo tą postać też chcę. Ale on chyba wyjdzie dopiero później, więc jest gituwa. Dramę mają. Kto ma dramę? Panowie. O kogo się pokłócili? Biznes, I guess, ale spójrz mu w oczka. Czekaj. Ale ma śliczne oczka! Co nie? Kocham, jak oni wchodzą po piątowej ścianie. Niektórzy potrafią. O, jako... Dobra, to jest mega urocze. Mam dwóch ziomków, oni sobie tak ładnie chillują. Ja potem ci to pokażę ten na nagraniu najwyżej, ale oni sobie tak zajebiście chillują. To wypatruj kolejnych odcinków. Dobrze. Dobra, oni chyba są z lodu, więc Amber, chodź. Przydaj się w końcu na coś. I tłam ich w dół! O nie! Tak, nie. Tak bardzo porządnie! Tak bardzo porządnie i tłam ich w dół. Piękna muzyka! Zmrożone dango! Drugie zmrożone dango! Nie, mam teraz ochotę na takie domoczki. No ale przyznaj, że te slajmy wyglądają jak takie małe mochi. W sensie, wiesz... można z nich zrobić jedzenie. Co? Hajmu z nich zrobiła jedzenie. I co, zatruła się? Nie. Xianling z tego też robi jedzenie. Czekaj, chyba nawet sobie w kieszeni mam jakieś jedzenie ze slajmów, pokażę ci. Tak, galaretkę z tego można zrobić. Jej, darmowa skrzynka. Wygląda apetycznie, nawet jak na zwykłą galaretkę. Na pewno jakieś jeszcze jedzenie z tego używa, ale nie wiem co teraz. Ja pierdzie, kolejna mapa skarbów.
Reportujemy Kaję, czy idziemy po prostu do lokacji? Idziemy do lokacji. Nie, nie chcę mi się wracać i raportować Kaję. Że reportujemy Kaję. Kaja coś stoi. Siedzi i wygląda ładnie. Tak. Dobra, muszę iść w tamtą stronę. A nie! Wiatrowe slajmy! Jezu, ten pan jest taki ładny, teraz jestem rozdarta. Dlaczego ładni panowie? Jeszcze on jest wysoki. I mu lekko ramiona wystają. Jest wyższy od Kai? Nie wiem. Ma rękawki jak Kasiek. Dobra, to już ma plus 100 do bycia zajebistym. No zobacz, patrz, co ci teraz jest. Stare, ja muszę przecież minimalizować grę. Ja wiem. Dobra, on ma ładne ramiona. No ja myślę. Dobra, no to pora na wspinaczkę wysokogórską. Uwielbiam, jak pod pewnym kątem Kaja staje się po prostu cieniem rastrem. Tak. Czekaj, moja postać rzuca cień? Ło. No co ty? Nie, serio, ja jestem naprawdę zajarana tym, że ta gra jest praktycznie darmowa w teorii i ona ma tyle do zaoferowania w sobie. Chiny, dobra robota. A zaraz będę mieć 3 godziny nagrania znowu. A! Kwiatek! Kwiatek z lodu! Może znaleźć sobie inną ognistą postać. No. O, tu są jakieś trzy fajne rzeczy. Chodź do mnie, Chong. Tak, wiem, powinnam pójść szukać plaży, ale... Tam jest. Ten pan jest ładnie ubrany, chyba mu troszeczkę podkradnę ubrania. Słusznie. Nie musisz teraz tego wyświetlać, po prostu wysyłam screena, jak on wygląda tam z daleka. Potem ci nim pospamię. Dobrze. Plus szukam inspiracji, żeby Kaśka przebrać, bo jestem niezadowolona strasznie z jego ubiorem. Znaczy, podobają mi się elementy, ale są takie jakby proste i brakuje mi tego... Tego czegoś, wiesz? Rozumiem, wiem o co chodzi. Potrzebuję coś. Tego czegoś dla Kaśka. No pewnie będzie to takie sweterko, poncho, coś, bo to są najlepsze rzeczy. Oczywiście wszyscy o tym wiemy, ale musi być ładne. Dokładnie. Dobra, gdzie jest druga magiczna kulka? O, jest tam w wąwozie. Powiedz mi, te magiczne kulki, one się respią w losowych miejscach, nie? Te homunculusy? Nie, te takie wiatru, te anemo. Jako przeciwnik? Nie, kulki, po prostu te kulki wiatru. Kulki wiatru. No wiesz, te do levelowania kapliczki. A, no to te homunculusy. A, to są homunculusy? To się, one się nazywają anemoculus, ale my na to mówimy homunculusy. Przepraszam. One się nie respią w swoich miejscach, one tam mają takie swoje ustalone miejsca, można to podejrzeć na mapie, ale jakby będziesz je znajdywać, jak będziesz eksplorować po prostu różne zakątki i one ci się na mapie podświetlają jako taka gwiazdka.
No tak, poświetlają mi się i ja już je trochę pozbierałam. No to zbieraj to dalej. Jak wbijesz tam ileś poziomów reputacji w mieście, to potem możesz odblokować taki gadżet, którego jak użyjesz, to on ci automatycznie pokaże najbliższego Anomokulusa na mapie. Jak już potem zbierasz i maksujesz rzeczy. Dobra. Jestem zdania, że te skrzydła są naprawdę dobre. Przydatne są bardzo. No. Dzieciaku, tu robisz jakiś straszny damage. Nie, serio, on ma pierwszy poziom, jakiś losowy miecz i robi jakiś wielki rozpierdol. Przemoc! Przemoc małego dziekcia! On jest małym chłopcem z bardzo dużym mieczem. Tak, ten żart nigdy mi się nie znudzi, jakby co. Dobrze, przygotuję się na to psychicznie. Na nigdy nie kończący się żart. Z małym chłopcem i jego dużym mieczem. To... O, jakieś nowe typki. Nowe slajmy. Jakiego one są żywiołu, ja pierdzielę? Co? Mam jakieś slajmy z... nie wiem, drewna? Żółte? Nie, brązowe. Kamień. A kamienne? Tak. I smyram je lodem. Smyraj, smyraj. Co na nie działa najbardziej? Przemoc? Przemoc! O, znalazłam prawdziwkę. O, pierwszy w tym sezonie. Dobra, muszę zejść na plażę. Robię double jump. Falcon Coast. Uwielbiam, jak postacie dają mi swoje worki z pieniędzmi. Wiem, jak moja postać swobodnie opada. To już trzeci worek z pieniędzmi do mojej kolekcji. Właśnie powiedz mi, czy używanie E u Yuna mu regeneruje HP? Nie. To ja nie wiem, dlaczego mu się HP samoistnie regeneruje. Broń, której używasz, może mieć jakąś pasywkę. Czekaj, idę sprawdzić. Opisz mi, jak ten miecz wygląda, który masz. Postacie Yun Weapon. Ferrous Shadow. Okej, wchodzę do dziury na plaży. Przyciskanie się przez dziurę. Tak. Dobrze, że czołg jest mały. Nie robię sobie zdjęcia ściągawki, bo nie mam. Rekomendowany 10 level. A, tam idź, przemoc. Przemoc! Przemoc w rodzinie! Rodzinna przemoc! Okej. Mamy typiarze. Kaju, ty idziesz pierwszy. Bo oni są łogniści, a ty możesz mi zaoferować szybkie ochłodzenie temperamentu.
Kiedy musisz chodzić za NPC i NPC idzie w... Idzie szybciej niż ty idziesz, ale wolniej niż kiedy ty biegasz. Dokładnie. A jest, zmora Genshina. Zaczęło się. Kiedy przez przypadek zaakceptujesz kilka questów teraz i nie możesz kontynuować questa, dlatego że lokacja albo postać jest zajęta w tym i tym questie. O! Zrobiłam challenge. Moje gratulacje, a ja idę speedrunować jednego questa, bo mi zablokowało mnie. A ja ci powiem, że niepokoi mnie to, że w tej zabawie od Kai mamy dużo ognistych pułapek. No niech się chłopak dobrze bawi. Coś tu wyskoczy. Coś tu zaraz wyskoczy. Będzie niespodzianka! To nie brzmi dobrze, wiesz? A co? Nie może być aż tak źle. O, zamaskowane typo. Izard. Kaja, byłeś ze mną cały czas. Dlaczego nagle wyszłeś w towarzystwie innych typów? Łamiesz prawo przestrzeni. No jakie pocieszne dziecko tu jest. O nie! Żadnego skarbu tu nie ma. Kaja! Oszukałeś nas wszystkich! Wydało się. Typiarzu, ile ty siedziałaś nad tą zagadką? Czemu to w ogóle wymyśliłeś? Trzy wieczory! Kaja siedział 3 wieczory nad zagadką. A nie, on ucieka. O nie, to jest jakiś robot. To jest jakiś robot, robot IRP. Nie podchodzi mi na razie, wiesz? Tak go dużym kółeczkiem omin, bo zacznie w ciebie strzelać i umrzesz bardzo szybko. Szybciej to nie. Tak, hop, siup. Jakiś tam mu damage daje. Uważaj na siebie. Okej, tornado mu gówno zrobiło. Spirit Blade.
musiałam odciąć paznokcie, że mi przed siłownią nie przeszkadzały i teraz mam kryzys, że są króciutkie. Ja też umiem Beyblade'a. Widzisz? Ja też umiem Beyblade'a. Ale ty nie obracasz się, a twoje nogi nie stoją w miejscu. Tak nie potrafisz. No, aż tak nie potrafię. No. Pokonałam to. Brawo! Właśnie się zastanawiałam, czy dalej z tym walczy, była taka cisza napięta. Wybacz. Musiałam się skupić, żeby nie oberwać. Za mocno. Captain, should we take these two in as well? What? Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Kurwa, za sapka, nie pierdzielę. Okej, wszystko? Wiesz co, pozwolę ci wybrać odpowiedź, którą mam dać, okej? Okay? Trzecie, niech się czuję winny. Złamałeś. Trzecia, tak? Trójkę wybierz, panie. Trójeczka. Life to us. All right, stop it already. Though the treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you? Otherwise you would have informed me of your intentions, no? Okej, Traveler jest załamany. Paimon się pochnęła na Kaję. O, dostałam postać. Jaką? Tak randomowo, bo w połowie questa nagle ktoś stwierdziła, masz. Mogę ci wysłać, jest bardzo kochana, bardzo urocza. O nie, Kaja daje mi powietrze. Look at her. O, ładna. A mi Kaja znowu daje powietrze. O nie. A sobie ją wcisnę do party, chcę sobie na nią popatrzeć. Okej. Okay. Poskrzypię sobie krzesłem. Oj, będę jutro montować ze 4 odcinki z tego. Mówię ci. Pewno ze 4 odcinki. Co, tą całą naszą rozmowę rozdzielisz na odcinki? Tak.
O Boże. Tak. Mam nadzieję, że fragment z tatą i moją cebulą będzie. Mam nadzieję, że tak się było słychać. Było słychać tak? Troszkę tak. To dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Idealnie wręcz. Ta cebula zawsze i wszędzie. Co to jest suspect? Suspect to podejrzane. Okej. O, on ładnie przeprosił, po czym wyszedł z kadru. Quest complete. Ale nie dostałam levela 10. A dostałam jakiś śmieszny order. I dużo dziwnych rzeczy, więc to już zrobimy po nagrywaniu, więc ja będę już kończyć nagrywanie. Dziękuję serdecznie wszystkim tym, co z nami byli. To było dzikie.